Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w Little Goody Two Shoes. Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę, naszą Alice. No i co? Trzeba się z koleżanką umówić chyba. O, Alice, czekałam na ciebie. A, czekałaś na mnie? Prawie zapomniałem ci to dać. Okej, dostaliśmy ointment. To jest chyba maść, z tego co pamiętam. Może jest to maść na tą słynny ból dupy. Być może. Być może. Okej, wspominałaś, że masz suche dłonie, prawda? Och, nie musiałaś, Freya. Używam go codziennie tuż przed snem. Działa cuda na skórę. Dodałem też tam odrobinę lawendy. Czekaj, sama go zrobiłaś? Oczywiście, że ja, że tak, głuptasie. To ulubione... To jest ulubione krem taty. Jego ręce są zawsze suche, rozumiesz? Masz spykałkę takich rzeczy, prawda? A więc... Ach, więc... Tak mi mówiono, przypuszczam. Czy inaczej, najlepiej będzie, jeśli pójdę już w swoją stronę, zanim zrobi się późno. Powiedz, Alice, zastanawiałam się... Dziś po południu mam zamiar zebrać kwiaty w górach. Kwiaty? Pomyślałam, że może zechcesz do mnie dołączyć. Chciałabyś? W porządku, będę tam, Freya. Ach, to cudownie, wspaniale. Miłego dnia, Elizo. Co w nią wstąpiło? Dobra. Spotkaj się z Freją w punkcie widokowym. Nie wiem kiedy. Kim ty jesteś? Nie przeszkadza ci pomaganie w alejkach, Elis? Powiedziałabym, że ludzie potrafią dbać o swoje własne domy. Rozumiem, że oszczędzasz sobie w niedzielę. Tak się składa... Czy prawdę mówiąc, tak się składa, że pracuję każdą niedzielę, pani Lorelei. Dobra, dobra. Cokolwiek powiesz, dziewczyno. Powiedz, czy przypadkiem nie wzięłaś mojej siostrzenicy? Molly? Przyjmę, że w takim razie nie. Nie, myślę, że nie, pani Lorelei. Widzisz, ostatnio nie radzi sobie najlepiej. Bieganie i błaganie o jedzenie, opuszczanie zajęć, kto wie co jeszcze? Rozumiem. W każdym razie nic czego dobre biczowanie nie mogłoby naprawić. Boże. Nie byłabym taka pewna. Biczowanko. Hi. Okej. Kolejne panie? Czy to sobie pan i pani chyba, tak? Odil. Nie wiem, czy to jest facet, czy to jest babka. Serio, nie mam pojęcia. Widziałaś, co to zrobiło z alejkami? Mariel? O, Odil. Co mamy zrobić z tobą? Czy wszystko w porządku, pani Mariel? Odil za bardzo nakręca się na tą wichurę. To wszystko. O, zobaczysz, Mariel. Zobaczę co, pani Odil. To jest jednak pani, okej. Okay. Stary Lohen ma... Jezu, Lohen. Stary Johen ma rację. Ta wichura przyszła z lasu. To przeklęta wiedźma. Ach, na miłość boską. Lepiej zachowaj takie myśli dla siebie, Odil. Mieszkańcy już się boją. Nie chciałabyś pogorszyć sytuacji. Po prostu próbuję ostrzec ludzi o... Oj, powinno się uważać te słowa, kochanie. Tak się właśnie dzieje, kiedy próbujesz... Próbujesz cierpliwość pani Mariel. Tak myślę, czy jak sądzę. Okej, okay, tu jest jakieś kitku. Kitku nie możemy pogłaskać, niestety. Niestety. Czas do roboty. Wszystkie dostępne taski są zmarkowane ikoną naszej miotły.
Każde zadanie skipuje jeden czas, który tam mamy do wykorzystania. Czym lepiej to zrobisz, tym lepiej, lepsza będzie nagroda. Spędź swoje pizzy mądrze w sklepie. Pizzy. Ciepło, Jezu. Dobra, nieważne. Nieważne. Jak tam nasza zadanka? Jak tam nasza zadanka? Bo ja wiem, że... coś nam się odblokowało. Cóż to jest? Relationships. Suspicion. Czemu to tak dziwnie działa? To tak działa. Rosmarin. Mamy 0. Freya mam 0. Lebu Chen 0. I tyle. Mam 3 osoby. Hej, hej, wracaj. Czyli tak. Tu mamy nasze żarcie, które tam jeszcze mamy jakieś chyba. Mamy jeszcze jedno menu zablokowane. Mamy Sunday Morning. Okej. Okay. Mamy tutaj podgląd na zadania. To jest też bardzo ważne. Bo nie pamiętam, kiedy mieliśmy się spotkać z kim. Może na MC coś jest. Later. Zbadaj notatki później, okej. I tak. Mamy romantic event at dusk. Afternoon i afternoon. Ale nie możemy tak zrobić, ej. Musimy kogoś wybrać, mamy dwa zadania w sumie w jednym. Chyba, że to nie skipuje czasu. Dobra, czyli mamy taska do zrobienia. Rozumiem, tylko kto to się robi? O, tak się cieszę, że wpadłeś, Elis. Nie pomogłabyś mi? Mam pełne ręce roboty, sprzątając po tej wichurze, rozumiesz? Mogę pani w tym pomóc, pani Arian. Miałam nadzieję, że przyniesiesz mi jajka z kurnika. Dobra, oczywiście. Zostaw to mnie, pani Arian. Ostrożnie z kurami, okej? Okay? Śmiem twierdzić, że po ostatnim nocy nadal są wściekłe. Okej. Okay. Z drogi w opiórzone szczury. Chicken Frenzy. Mam jakąś mini grę. Widzisz, nie? PSD i pick egg pod E. You can do it. Masz ty, dziadu. Jest ciężkie. O! To nie jest proste, naprawdę, to nie jest proste. Ja to jest oszukaństwo. Kurde! Czekaj. No. Dziadostwo! Runda druga. No, kliknąłem wcześniej! Dziadostwo! Tak. Dobra. Nie piekło. Score 32. Rank B. Trochę lipa. Za 5 tokenów mogę, nie chcę. Muszę herbaty napić. Udało nam się. O, świetnie. O mój, to raczej nie wystarczy, Elis. Ile jajek potrzebujesz? Henrik będzie raczej zawiedziony. Biedny chłopak. Za twój czas, Elis. Dziękuję, Mr. Erin. Pani Erin. Okej, okay, następna pora dnia.
Okej, okay, mamy teraz dwie rzeczy dostępne, tak? Więc tak, mamy spotkać się z Lebu Chen, ewentualnie z Freją. Lebu Chen to była ta kościelna cizia. Ciaczek. Lebu Chen to była ta dziwna pani. Dobra, zapiszmy sobie grę. Progress saved. Progress saved. Niech będzie. I ona, gdzie ona była? Mieliśmy się z nią spotkać na punkcie widokowym chyba, tak? Ja mogę tam się szybko jakoś teleportować? Nie mogę, czy trzeba iść? Trzeba ruszyć tyłek. Elise, Elise! O, jestem zajęta. Sio, sio. O, jesteś taka nudna, Elise. Nie jest dziwnego, że zawsze jesteś w takim złym humorze, Elise. Och, powiem ci, kto zawsze jest w złym humorze, ty mały. Proszę, Elise, chodź się z nami pobawić. A, nie zrobi tego. Jest tchórzem. Tchórz, tchórz. O, pokażę ci tchórza. Daj mi to. Jak to zrobiła się, Lis? O, jest dobra. Zrobiłaś to z takiego daleka, Lis. Przesadzacie, Bahory. No, twoje ramiona są dłuższe. To dlatego. Oszust. Jesteś oszustem. Dlaczego ty? Dobre. Dobra, idziemy na punkt widokowy. Hop, 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 o. Tutaj pani coś możemy pomóc, ale na razie nie. Muszę się zająć swoją miłością. Lesbijską. Znowu pracujesz w niedzielę, Elise? Powiedziałabym, że... powiedziałabym, że muszę coś zjeść. Muszę coś jeść, o tak. Powiedz, Elise, rozważyliśmy odbudowę tych domów. Te sterty gruzu? Po co? Mówiłem wam, chłopaki. Nikt w Kieferbergu nie poświęci na to czasu. Nie wiem, czy byłoby to bardzo zachodu, to wszystko. O, wielka szkoda. Oni też... siedzą tuż przy wiejskim placu? Ale kto ze wszystkich miejsc zdecydowałby się osiedlić w Kieferbergu? No dalej, chłopaki. Jeśli nie my odbudujemy nasze własne miasto, to kto to zrobi? O, masz rację, Gustaw. W końcu to nasz dom. Nie ma... Co? To znaczy swaying. No, nie ma co was tutaj udobruchać, tak? No dobra. Jaka jest trasa dalsza? W lewo. Tam jest Kitku. W razie Kitku zostawimy w spokoju. Idziemy na górę. Tu był punkt widokowy. Teraz pamiętam. Tu jeszcze nas nie było. Lepiej nie odchodzić za daleko. Nie, to nie tutaj było. To nie tu było. Oh no. Oh no. To tu było gdzieś chyba. I dokładnie. Hop, hop, hop i hop. I na północ. O, to było tutaj. Dokładnie teraz południowy wschód. Północny wschód, Boże. Dude, shame. Shame on you, Shiro. Shame on you. I ładnie tu. Tutaj jest. Spędzę z nią trochę czasu. Mam lepsze rzeczy do roboty. No niestety, jednak zeskipuję nam trochę czasu. O, spędzę z nią trochę czasu. O, Elise. No tak się cieszę, że znalazłeś czas. Chyba zaciekawił... co? Zaciekawił mnie słup majowy?
No chodź, chodź. Zbieramy kwiaty. Czy nie zwiędną, jeśli je teraz zerwiesz? Ach, nadal bawię się kolorami. Tata pomaga mi przy ubieraniu słupa majowego, a także pani Marielle i pani Linda. Równie dobrze mogę zaprosić cały Kipperberg do ubierania się w tym tempie. No, dlaczego ty też nie pomożesz, Elise? Ja? Możesz spędzić noc w piątek i wszyscy moglibyśmy to zrobić razem. Ach, nie jestem zbyt pewna. Och, byłoby wspaniale cię mieć. Jeśli żebyś przyszła. Nie jestem dobra w takich rzeczach, Freya. No? Och, wiedziałem, że stokrotki będą ci najbardziej odpowiadać. Freya! To co powiesz, Elise? Czy chcesz zostać na noc? Chyba mogłabym, ale... Nie ma problemu, jeśli nie chcesz, głupcze. Głuptasie. Nie o to chodzi. Nie za bardzo mnie lubisz, prawda, Elise? Freya. Chcę tylko być z tobą dobry... Chcę, żebyś była moją dobrą przyjaciółką, pomimo tego wszystkiego. Ja też, wiesz. Ja nie chciałam, żebyś coś do mnie poczuła, czy coś w tym rodzaju. No i coś boską, to nie tak, Freya. Ach, nie miałam na myśli... Nawet jeszcze nic nie powiedziałam. Ale naprawdę nie chciałam. Zawsze wszystko komplikujesz. To sprawia, że wyglądasz na nieszczerą. Elise. No, cieszę się, że jesteśmy przyjaciółkami, Freya. Naprawdę. A mimo to każdego dnia starasz się mnie zadowolić. Nie to chciałem zrobić, Elise. Chciałbym, żebyś traktowała mnie bardziej jak przyjaciela, Freya. Zamiast kogoś, komu jesteś winna przeprosiny. Elise. Użyję tej maści, którą dla mnie zrobiłaś, dobrze? No, nigdy nie chciałem tego za bardzo skomplikować. Jednak zasypujesz mnie prezentami każdego dnia tygodnia. Nie rób tego nikomu innemu. Czy nie robisz tego nikomu innemu? Co mam o tym myśleć? To dlatego, że mi na tobie zależy, Elise. Jeżeli usłyszycie jakąś taką większą przerwę ode mnie, w sensie to znaczy, że albo kicham, co jest zazwyczaj na nagrywkach, albo piję herbatę. To sorki. To dlatego, że mi na tobie zależy, Elise. Jest to powód, dla którego jesteś jedyną głuptasku. O! Ktoś tu buraczka strzelił? Tak czy inaczej, robi się dość późno, prawda? Czy wszystko w porządku, Elise? Jesteś czerwona jak burak. Robi się dość późno. Czego się śmiejesz? Do zobaczenia na mieście, Elise. Na miłość boską. Heartpiece acquired. Dobra, mamy kawałek serca Freyi. I nasza sympatia się delikatnie pogłębiła. Tylko niestety, ale nam czas minął. No i musimy coś zjeść chyba. Dobra. Romantyczne randki. Zyskałaś Love Heart, czyli takie miłosne serce, po szczęśliwej randce. Sprawdź progres w menu relacji. Chyba ktoś tu jest głodny. Dobra, zjedzmy coś. Mamy chlebek. Eat. On nam daje tylko jeden. Oh, fuck. No nie za dużo. Nie chcę.
Nie wydaje mi się, żeby tego właśnie, że tego powinienem właśnie tutaj użyć. Dobra, masz rację. Nie chodzi o to. Kolejna randka jest oczywiście u naszej nowej koleżanki. Jezu, czemu tylko kobiety tutaj dali? No ja rozumiem, że to miało być LGBTQ, XYZ friendly, ale... Kurczę. Czemu? Czemu? Ja naprawdę nie jestem żadnym homofobem ani z tych rzeczy. A mi to nie przeszkadza. Akurat no jestem raczej osobą, która się nikomu w łóżko nie wtrąca. Nie myślę, że tak powinno być ogólnie. Zresztą to już nieraz tłumaczyłem nawet. Ale... Wiecie, no... Raczej od gry... Od gry raczej oczekuję różnorodności pod tym względem. Jeśli, no nie wiem, ktoś może jednak być tym homofobem. No wiem, że może nie grać w taką grę. Ale... No jednak... Wolałbym, żeby był jakiś wybór. O, tutaj jesteś, Loki. Miło być... miło byłoby być kozą, co? Nikt na świecie nie przyjmuje się tym nieświadomym wszystkiego. Dokładnie. Miło by być kozą. Bi, znaczy my bardziej. Lecimy do koleżanki biegiem. Dzień dobry pani. Tutaj jest. Spędźmy z nią trochę czasu. Tutaj jesteś, Rosemarine. Rosemarine. Nie wiedziałam, że tak szybko wrócisz, Elise. Pamiętaj, że mimo to powinnam wrócić do miasta. Co ty robisz stojąc tutaj? Och, tylko czekam, aż wyjdą gwiazdy, to wszystko. No, chyba trochę za wcześnie na gwiazdy, nie sądzisz? Uważam, że pomaga mi to przewietrzyć myśli. Przewietrzyć swoje myśli, mówisz, tak? Czekam na... Woskujący półksiężyc. Czekając na woskujący półksiężyc. Ważne... Jest to dosyć ważne. Skupiam się na tym, co ma nadejść. Im szybciej, tym lepiej. Co masz na myśli, Rosemarine? No widzisz, Elise. Śniłam o tobie już wcześniej, także o Kipperbergu. Zeszłej nocy, czy... Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie. Nie całkiem przypadkowo natknęłam się na Kipperberg. Co masz na myśli? Wierzysz w przeznaczenie, Elise? Nie wiem. Nigdy się nad tym specjalnie nie zastanawiałam. Wtedy najprawdopodobniej nie uwierzysz w to, co mam do powiedzenia, ale... Zawsze wiedziałam, że mój los jest związany z tobą, Elise. No? Jeśli mam być szczera, jest za wcześnie na tę rozmowę. Chciałam poczekać, aż będziesz gotowa, ale... Niezbyt rozumiem, Rosemarine. Gotowa na co? Dowiesz się w swoim czasie. O co chodzi z tą całą tajemnicą? A, skończ z tym, Rosemarine. Co chcesz mi przez to powiedzieć? Samo zrozumienie tego zajęło mi sporo czasu, ale... Wszystko wydaje mi się dziwnie nostalgicznie. Nostalgiczne. Nostalgiczne, powiadasz. Twoje imię, twój głos, twój dom. Wszystko, co cię otacza. Tak wiele z tego jest dla mnie jak dom. To niemożliwe, Rosemarine. O tobie mówiły mi gwiazdy, Elise. Teraz jestem pewna. Nigdy w życiu nie słyszałem takich bzdur. A jednak... Mam gęsią skórkę. Widzę, że nie wierzysz w ani jedno słowo z tego, co właśnie powiedziałam. Rosemarine, ja... Myślę, że zostanę na dłużej, jeśli nie masz nic przeciwko. Obiecuję, że nie spóźnię się na kolację. Okej. Nie siedź tu zbyt długo, okej?
Nie zrolniczy nie będę, obiecuję. Mamy kolejny headpiece. Powiem wam, że na razie to czuję się, jakbym grał w jakąś grę miłosną, a nie w horror. Horror RPG. I tak miało być. Tak miało być, no gra ma taki horror niby. Mamy mało jedzenia. Uuu. Ciemnota. Ręki tu nie ma. I tutaj ogólnie też nic nie ma. Och, w końcu skończyłem z dzisiejszą pracą. Najlepiej pójdę do pani Gretel, żeby zobaczyć się z Lebuchenem. Z Lebuchen. Czemu? Nie rozumiem, czemu mamy się zobaczyć z Lebuchen. Czy ja coś ominąłem? Czy się zgubiłem? Poza Andral stoi. Poza Nostra. Okej, okay, tutaj musimy kliknąć E, żeby wejść, a tutaj nie. To jest czarownica. Och, Elis, witaj z powrotem. Przyniosłam ogólnie trochę chleba. Usiądźmy i zjedzmy. Cało pierdoliłem. Nie wiem, czemu to działa. Elis, chcesz, żebym od jutra zaczęła przygotowywać dla nas obiad? No, to samo w sobie nie jest złym pomysłem, ale... Skąd ma wiedzieć, że nie zrobisz z tego... że nie nabałaganisz przy tym wszystkim? Ostatnią rzeczą, której chcę, to spędzić wieczory w wychodku. Chcę, żebyś wiedziała, że jestem dobrą kucharką, Elis. Ani razu moja słodka babcia nie potępiła niczego, co przygotowałam. No cóż, myślę, że nie zaszkodzi. Okej, tak w ogóle, Rosmarin, od teraz będziesz spać na strychu. Nie możesz pozwolić, żebyś kręciła się po spichlerzu i wnosiła do środka ten cały kurz pańczyny. Ach, mogę to dla ciebie posprzątać, Elis. To naprawdę żaden problem. Mam dość biegania i szukania ciebie dzień i noc. Och, Elis, nie chciałbym ci przeszkadzać. I nie chciałabym, żebyś gniazdowała... z myszami i gekonami? Okej. Okay. Pisz na strychu i koniec. Słyszysz? Pozwalam ci spać w środku, gdzie jest idealnie ciepło i... Słyszałaś to, Rosmarin? Słyszałam? Co? Biorę miotłę. Ty zostajesz. Znajdź źródło dźwięku. To delikatnie przeskipowałem przypadkowo. Ale... Nic się nie stało w sumie. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam nam waliło po nocach. Ja mam jakiś przedmiot, na przykład lampę. Ja mam na przykład lampę, to jest dobre pytanie. Lantern. Ale nie mogę użyć. Oh no! Nigdzie się nie wybieram, dopóki się tego nie dowiem. Jak jest gdzieś chyba po lewej stronie, nie? Nie. A tu! O ty! Eek! A proszę, oszczędź mnie, Elis! Co ty tu na Boga robisz, Mipi? Byłam na spacerze. Ja przysięgam. Przysięgam na imię mojej cioci. A i tak się złożyło, że ukryłaś się za moim domem, jak widzę. Kto tego nie robi? Od czasu do czasu też przemykasz się do domów innych osób, prawda? Co ty tu robisz, Mandy?
Powiedz mi teraz, albo w tej chwili wyszuruję ci usta mydłem. Robi się dość późno, prawda, Elis? Najlepiej będzie... Skończ tym. Ja widziałam ją. Tą dziewczynę, z którą mieszkasz, Elis. Nic nie widziałaś, Molly. Ona nie jest stąd. Nawet ja to widzę. Jedliście razem kolację i w ogóle, Elis... Trzymaj gębę na kłódkę, Mubi, albo ja. Dlaczego nie podzieliście kawałkiem chleba, który masz, Elis? Mogłabym milczeć, jeśli to zrobisz. Ach, powinnam się domyślić, że tego właśnie chciałaś. Ja nie mam już tego żarcia. Kurde. Masz te winogrona. Albo pretzle. What are you telling him, Miffy? Czemu telling him? Co mu mówisz, Miffy? Lepiej przynieś mi jutro pretzla. Zamknij gębę, albo dopilnujesz, żebyś nigdy więcej nie poszła na spacer. Suspicious up. No i nie wracaj, albo... Na miłość boską, to ostatnia rzecz, której potrzebowałam. Czy ona odeszła? No, to może być niedobre, złe, Rosmarin. O, Elis, naprawdę jej nie widziałam. Powiedziałabym ci, gdybym to zauważyła. Ty też nie zaczynaj się teraz denerwować. Myślisz, że ona komuś powie? Jeśli to zrobi, możemy być... Możemy mieć kłopoty. Wiem, Rosmarin. To Rosmarin. Och ci. Wracamy do środka. Och tak. Okej, ja rozumiem, co z tym chodzi. Tutaj była mowa o tym. Mafia cię szpiegowała. Wypełnij jej daily request, czyli taki dzienne żądanie. Jako food item. I żeby... Zatrzymać się przed szpiegowaniem i zwiększaniem suspicious, czyli podejrzenia. Zważaj na to, co mówisz i rób wszystko, aby nie zwiększyć poziomu suspicion. Albo po prostu otrzymasz konsekwencje. Okej, rozumiem, co z tym chodzi. Zobaczcie, tutaj mamy gdzieś... Nie, to było. Nie tu. To tu? To nie tu. To tu. O. Tu? Nie. To nie tu. Gdzieś to miałem, ale nie wiem gdzie. Tu w ogóle mamy ointment i tutaj plus 2 HP. Ciekawe. Zobaczcie, że nam nie dało głodu. O dziwo. Mieliśmy tutaj poziom suspicion, więc rozumiem, że jeżeli sobie nagłonimy ten poziom, to stwierdzą, że jesteśmy tą wiedźmą, która tam niby coś źle robiła. Elis. Idę do łóżka, Rosmarin. Jeśli chcesz, mogę przenocować w spichlerzu. Nie, nie to miałam na myśli. To, co kiedy powiedziałam, że śpisz na strychu. Spotkamy się na górze. Ach, w porządku. Idziemy na górę. Już. Okej. Okay. Tu ją przenosujemy? Nie. Wiem, że jeszcze nie. Będzie spała z nami? No, mam nadzieję, że zostawiłaś tę kozę w spichlerzu. Oczywiście. Zostawiłam ochronne drzwi, żeby mogła wyjść, jeśli będzie gdzieś chciała.
Dlaczego myślisz, że pozostanie na miejscu? No cóż, wysilałem łóżko oczywiście. Powinieneś to zobaczyć, Elise. Nie będę nic... Znaczy, nie to, żeby coś, ale nie chcę mi się iść zobaczyć legowiska z kozim sianem, Rosmarine. Tak czy inaczej, ty też musisz pościelić sobie łóżko. Dasz radę, jestem pewna. Och, jest perfekcyjny. Przyniosę ci też koc. Nie mogę pozwolić, żebyś spała na samym sianie. Czemu nie? Nie jesteś kozą, Rosmarine. Mogłem być złodziejem, a ty powierzasz mi jeden koc? Nie rozumiem, co w tym śmiesznego. Naprawdę jesteś miła, Elise. Teraz to widzę wyraźnie. Och, cicho. Z chęcią przyjmę ten kos, Elise. Przyniosę ci też zapałki i świece. Dziękuję, Elise. Pora już spać. Potrzebuję odpoczynku. Dobranoc, Rosmarine. Dobranoc, Elise. Dobra, ale idziemy zobaczyć, jak koza się tam ładnie ogarnęła. O ile będziemy mogli wyjść. Jezu, wkurza mnie to, że nie klikamy jakiegoś przycisku przy przechodzeniu przez różne rzeczy. Koza Nostra. No, co ja robię, rozmawiając z kozą? Dobre pytanie. Idziemy zobaczyć, jak pościeliła kozie. No tu nic nie pościelone, ej. Oszukała nas. Oszukała nas. Peter. Rakuszek, jakby była z jakiegoś anime. W sumie jest taka trochę anime gra. Jezu, jak mnie to irytuje. Sorry memory, moi drodzy. Czasem tak bywa. Dobra, idziemy śpiłkać. O, na miłość boską. Co ja się pakuję? Najpierw zgodziłam się zakwaterować Rosmarine. Teraz Miffy też to zauważyła. Najlepiej, żeby to wszystko miało sens od jutra, do jutra. Gdybym tylko mogła opuścić to miasto. I iść gdzieś daleko, daleko stąd. Miejsce, w którym nigdy nie będę musiała martwić się o pieniądze, ani o to, że będę głodna. Jak zamek czy pałac gdzieś. Gdzie będę mogła żyć tak, jak na to zasługuję. Okej, coś się dzieje dziwnego, nie wiem czy widzicie. What? Gdzie ja jestem? Czy to sen? Halo? Okej, new objective, zeksploruj pokój. Wygląda to, że jest zamknięte. Aha, i założę się, że w środku też jest coś fajnego. Jesteśmy dosyć głodni. O! Odrodzenie. Tego właśnie pragnęłam. Dawno, dawno temu. Chcesz się odrodzić? Gdzieś bezpiecznym, gdzieś daleko, daleko. Przeszłam przez wszystkie ich próby. Zebrałam wszystkie jego dary. I? Rzeczywiście narodziłam się na nowo. Moje życzenie zostało spełnione. Jednak...
Pomyślę, że tak skończę. Zaczekaj. Co to było? Okej, okay, otrzymaliśmy w sumie winogrona. What? Stay sane, czyli bądź... Słowa mi zabrakło. Sane, sanity, kurde. No, w sensie, żeby się rozum zachowywała. Trzymaj z daleka Alice z poczucia wyczerpaną z sanity healing, czyli ze zdrowia psychicznego. Albo może stać się zła. Gdzie jest to sanity? Sanity jest chyba to koło naszego głodu. Tylko co mi się wydaje przynajmniej. Jestem pewny, że to aksamit. Obita luksusowym czerwonym aksamitem szeroka sofa stoi na środkowym marmurowym, znaczy przy marmurowym stole. I? Czuję się jak w sypialni księżniczki. Gdybym tylko mogła tu zamieszkać, tak jak zawsze marzyłam. O kurde. What? Silver key. Odnośnie używania przedmiotów. Przedmioty w twoim inwentorii mają efekt environment. Jezu. To się tłumaczy. Jak to się tłumaczy? Środowiskowy, aha, dobra. Spróbuj użyć ich na nim. Na nich. Na przykład tutaj rozumiem, tak? Na przykład mamy itemsy. Możemy użyć sobie silver key. Tak, zobaczmy. O Boże, tyle sukienek. I inny klucz? Zastanawiam się, po co jest. Okej, okay, golden key, złoty klucz. Opuść pokój. O, ile bym dała, żeby móc spać każdej nocy. Gdzie stoi przestronne łóżko, którego jedwabista pościel chroniona jest narzutą, haftowaną złotą nicią? Jest tak jasno, ale nie ma płomienia. Przy drzwiach sypialni stoi misternie zaprojektowana złota lampa, a jej żarówki jasno świecą. A jestem tu zamknięta, jak myślę. Jeśli mam być szczera, nie mogę powiedzieć, że bardzo mi to przeszkadza. Nie no, bez przesady, musimy wyjść stąd. Już. O, jaki długi korytarz. Naprawdę czuję się, jakbym była w pałacu. Ej. Co za dziwny posąg. Marmurowy posąg węża w złotej koronie. Na tabliczce widnieje napis Aziel. Azit? Aziel? Za dziwna statua. Marmurowy posąg wrony w złotej koronie. Na tabliczce widnieje napis Viri. Viri, Miri, nie wiem. Dobra, moi drodzy, ale tutaj sobie zakończymy, bo widzę, że jest zapis gry akurat w sam raz. Te również uległy zmianie. Pod ścianą stoi misternie zaprojektowana złota lampa, jej żarówki emanują niesamowitym fantasmagorycznym światłem. Dobra, moi drodzy, to było na tyle, robi się dziwnie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jeżeli filmu grę od was się, my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Little Goddy 2 Shoes. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!